Jeżeli decydujesz się korzystać z moich filmów w celach edukacyjnych, to robisz to na własną odpowiedzialność. Warto podzielić sobie prehistorię na etapy. Takich najważniejszych jest 5. Paleolit, neolit, epoka brązu, miedzi i żelaza. Paleolit to inaczej epoka kamienia łupanego, czyli ten etap, na którym ogarnęliśmy jako gatunek, że zderzanie ze sobą kamieni, czyli właśnie łupanie nimi o siebie, daje nam nowe efekty. Nowe kamienie, które mogą się przysłużyć różnym innym celom. Albo kamienie, które można z czymś połączyć, no i da się je wykorzystać jako młotek. Później płynnie przechodzimy do neolitu, które cechuje się jakby przede wszystkim zmianami w tym, jak działamy jako społeczności. To zjawisko określane jest mianem rewolucji neolitycznej, chociaż ta rewolucja niewiele miała wspólnego z jakimiś naszymi działaniami czy ruchami oddolnymi. Po prostu zmienił się bardzo mocno klimat, no i ten człowiek, który żył sobie spokojnie w paleolicie, musiał dostosować się do tego, że obszary, na których na przykład polował albo łowił ryby, przestały po prostu istnieć. Mamy taki klimat, no niestety. Wyginęły różne zwierzęta, które w owym czasie były pożywieniem dla ludzi. Więc ludzie muszą się dostosować, wiele grup, wiele społeczności w ten sposób umarło, ale gdzie indziej, na przykład w Dolinie Żyznego Półksiężyca, albo w tak zwanym Złotym Rogu, czyli między Morzem Śródziemnym a Zatoką Perską, było po prostu wspaniale i warunki przyrodnicze zachęcały, żeby się tam osiedlić. Były żyzne pola uprawne, idealne miejsce, żeby hodować tam zwierzęta. No i cywilizacja, właściwie to wtedy jeszcze nie cywilizacja, ludzie po prostu osiedlili się tam. Doszło do tej olbrzymiej przemiany. Ludzie z istot zbieracko-łowieckich stali się w dużej mierze istotami osiadłymi, które są przywiązane do swojej ziemi. Daje im możliwość przetrwania, gromadzenia zapasów na przyszłość i tworzenia społeczności. No i tak właśnie zaczęły się tworzyć pierwsze cywilizacje, o których może zrobię osobny odcinek. Mówię o cywilizacji w Mezopotamii, w Dolinie Indusu, ale zobaczymy. Przeszliśmy do pierwszych protomiast, czyli pierwszych osad, to jest właśnie neolit. Dalsza część prehistorii to epoka miedzi, brązu i żelaza. W największym uproszczeniu nazwa każdej z tych epok określa po prostu ten surowiec, z którego najszerzej korzystano w trakcie danej epoki. Mamy tutaj po prostu ewolucję od brązu do żelaza, które ma najwięcej zastosowań i może być z najlepszym skutkiem wykorzystywane w wielu dziedzinach. Od rolnictwa przez jakieś tam społeczne zastosowania do wojen i obronności. Z epoki żelaza, kiedy człowiek po tym wszystkich przejściach przez te 7 milionów lat tworzy już swoje społeczności, ma swoją kulturę, przywiązanie do pewnej grupy osób, dość pożywienia, żeby przetrwać, zaczyna handlować, wymieniać się ze sobą towarami i w ogóle jest tak naprawdę bardzo podobny do nas teraz. Przechodzimy do starożytności, epoki, w której najważniejszą rolę będzie odgrywać kultura, pomysł na tworzenie państwa, no i uzbrojenie i postęp sztuki wojennej. Zobacz sobie następne filmy, bo pewnie sięgnę po starożytność i pewnie pójdziemy też dalej, no nie wspominając już o tym, że mam inne filmy z innych okresów też. No i mam też filmy na przykład o królikach. No więc to tyle ode mnie, jeżeli chodzi o zupełny wstęp do historii. Nieważne, czy oglądasz to, nie wiem czemu, czy bo masz maturę jutro. Mam nadzieję, że ci się przyda i do zobaczenia w następnych 100 filmach. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, no to oglądajcie ten film, oglądajcie wszystkie inne na moim kanale. No, zależy mi, żeby po prostu jak najwięcej osób oglądało to. Paleo...